Każda murawa kserotermiczna jest inna. Jeżeli pojedziemy na południe Polski, to spotkamy tam inne rośliny, u nas inne. Pajęcznica liliowata to jest nasz taki, można powiedzieć, wizerunek. Natomiast dla przyrody równie ważne są takie duże zbiorowiska, na przykład szałwia łąkowa, która z uwagi na to, że jest bardzo dużo egzemplarzy, one wytwarzają jakieś tam, pojawiają się wyjątkowe okazy, które mają inny kolor kwiatów niż normalnie. Mimo naszych wysiłków, akcji sprzątania na murawach, wycieczek, które są realizowane, ciągle jeszcze są osoby, i podejrzewam, to wcale nie takie małe, wąskie grono, które nie wiedzą, że taki obszar mamy, że warto tam pójść, że tam są wzgórza, na które musimy się wspiąć, bo czasami to jest niemalże 60-80 metrów wysokości względnej. Niektórzy, jak nie mają wprawy, to zdążą się zasapać. Są tam takie niespodzianki, przychodzimy, oglądamy budowle, jak jakieś takie relikty, można powiedzieć, niemalże ze starożytności, a to są filary mostowe, które pozostały po poligonie. No właściwie wydawałoby się jak z Księżyca, bo po co tam most w tym miejscu i dlaczego każdy z tych filarów jest inny? No na to odpowiada między innymi nasz przewodnik. No warto też zwrócić uwagę na prostą rzecz, że tam ciągle jeszcze mamy te panoramy, które nas uspokajają, pozwalają na 2 godziny urlopu. Tak naprawdę, no chciałoby się powiedzieć, że dojechać można na taki urlop tramwajem, no niebawem już stanie to możliwe. No i ważna rzecz, no wreszcie robić można to zgodnie z prawem, dzięki tutaj współpracy z RDOŚ-iem, dzięki współpracy z Urzędem Miasta. Ten obszar jest wreszcie prawnie uregulowany w taki sposób, że może turysta zwiedzający, spacerowicz, poruszać się bez takiego jakiegoś ucisku, że łamie prawo. Do tej pory to po prostu tak nie wyglądało. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że jest oddalone od terenów rolniczych, gdzie nadużywa się środków ochrony roślin, zabijając owady i takie organizmy, które tworzą bioróżnorodność, i dlatego ochrona w rezerwacie jest taka ważna. To jest nasz wielki skarb, trzeba go dobrze poznać i do tego namawiamy.